Recenzja na szybko na kanale Ex Libris. Katarzyna Nowak Sama Ta pamiętnikowa relacja o zdarzeniach, które stały się udziałem Katarzyny Nowak jest to pseudonim pragnącej z wiadomych względów zachować anonimowość autorki jest tak smutna i przerażająca, że ciężko wyrazić słowami to, co ciśnie się na usta po lekturze. Jest to opis gechenny dziewczynki z patologicznego domu, którą pod swe opiekuńcze skrzydła bierze pedofil w sutannie. Autorytet w miejscowości, z której dziewczynka pochodzi. Dwunastoletnie dziecko zamknięte w mieszkaniu zboczeńca było przez wiele miesięcy gwałcone, bite, poniżane i zastraszane. A dobrodziej po wszystkim wychodził, by odprawić wieczorną mszę. W tej historii boli wszystko, ale chyba najbardziej obojętność osób, które z racji fachu mogły zareagować i oszczędzić dziewczynce traum i bólu, a byli to nauczyciele, panie psycholożki, ginekolożki i inni lekarze. O tej sprawie głośno zrobiło się po reportażu Justyny Kopińskiej, opublikowanym w dużym formacie, a następnie w jej książce. Winę księdza potwierdziły sądy, a sama Katarzyna Nowak była pierwszą osobą w Polsce, która za krzywdy wyrządzone jej przez księdza pedofila pociągnęła do odpowiedzialności cały kościół. Co z tego, skoro przeżyty koszmar uniemożliwia kobiecie normalne funkcjonowanie, a do tego cierpi prześladowania za to, że znalazła w sobie siłę, by walczyć ze złem, które ją dotknęło groza. Tego, jak postrzegana jest przez Kościół pedofilia z udziałem jego przedstawicieli, nie jestem w stanie zaakceptować. Oczy na tę i wiele innych kwestii zaczynają jednak otwierać się nawet najbardziej zatwardziałym katolickim radykałom, jak na przykład Tomasz Terlikowski, który powoli zaczyna odchodzić od Kościoła, a póki co napisał książkę o zmierzchu kościoła katolickiego w Polsce. Jeśli niniejsza forma recenzji na szybko przypadła Wam do gustu, zachęcam do zostawienia subskrypcji dla kanału Exfibris.